is an MTV Cribs special presentation. Siema MTV, tu York wygra, was ulubiony raper, chodźcie, zaprowadzę was do chaty mojego ziomka. Siemano MTV! Wow. Siemano MTV, zapraszam was do mojej posiadłości. Proszę bardzo. MTV, teraz przejdziemy do mojego pokoju gościnnego. Yo MTV, to są moje książki, wszystkie przeczytałem 16 razy. Tom i Tom, 20, bo jest dobra. Polecam. To jest mój obraz, 15 milionów, Pablo Picasso. To wiecie, że jest dobry, nie? To moje alkohole z mojego całego świata. Kiedy przychodzą moje ziomki, robimy bitkę właśnie z tych alkoholi. I to są ziomki. Zajmiamy i bacon. Co robicie? Co oglądacie? To wiesz, że MTV, co mam oglądać? Wiadomo. I o to chodzi. MTV Rules. Tak. Forever. She's a dog. Hej MTV, to jest jedno z moich 30 łazienek. Właśnie tutaj zawsze myję ręce i tylko i wyłącznie ręce. To jest moja najnowsza wanna. Tak jest! Teraz wam pokażę moje ulubione miejsce w tym domu. Moja garderoba, proszę. Air Max Nike. Converse trampki. Buty do ogrodu, proszę. Te laszki dostaję na 16 urodziny i nigdy tego nie zapomnę, bo są piękne, góralskie laszki, proszę. A to specjalny numer obuwie mojej nowej firmy V-Unit, proszę. MTV, widzę, że jesteście już w mojej siłowni. To ja wam pokażę, jak to się robi. TV, tutaj mamy mój stół, kosztował 15 baniek, ani razu nie jadłem i właśnie ten już bęga ciarnie. Ja sobie mogę na to pozwolić, wy nie. Idziemy dalej. Tu moja woda, mój sponsor Primavera. Ale najlepsza woda w mieście. Dalej. Chcesz być prawdziwym gangsterem, musisz jeść to, to i to. I będziesz wyglądał tak jak ja i będziesz mówił tak jak ja. I o to chodzi. I jeszcze nie koniec. Mamy tutaj największą niespodziankę, jaką dla was przygotowałem. Hiszpańska mucha. Koniec tego dobrego. I ostatni. To jest właśnie lodówka 500 centa. Specjalnie dla was. I to jest to, Krystal. $2000 za jedną butelkę. I po co ją mam? I po co? No nie wiecie. Dzisiaj The Gra kończy 26 urodziny. Wszystkiego najlepszego. Dzięki, działam, że uciekł kurwa od obecnie. O, MTV, zapraszam was do mojej sypialni. To jest moja pościel ze skóry tygrysa. Nie wiem, ile kosztowała, dostałem ją za darmo. Ale była zajebiście droga. Oto jakie głupie. Kate? Nie wiem, właściwie nie wiem, jak się nazywała, wczoraj przez całą noc rozmawiali. Studio nagraniowe. To jest właśnie ten pokój, gdzie tworzę moje najnowsze bity. Proszę. To jest moje studio nagraniowe. To jest to. Ale nie wiecie, co mi daje największą inspirację do tego, żeby tworzyć najlepsze bity w mieście.
To ja wam pokażę. Krystal! Zawsze, wiecznie i Krystal. Bez niego byłbym nikim. Kończę wam, pokażę, tworzę nową, moją nową piosenkę. Znajdziecie mnie w zatłoczonym klubie, nierzadko w tubie i właśnie za to was lubię! Tutaj, trochę dla ochłody towarzystwa. Prezent od Bacona, właśnie dostałem go. Proszę, taki słodki prezent. Pamiętam to, posłuch 500. A teraz czas na samochód. To jest moje najnowsze czasko. Zieleń morska. Proszę bardzo, Yaris kosztował bagatela $300,000. To są moje filmowane felgi, dwunastki. Wszystko działa ze zarzutu, proszę dalej. Tu widzę. Pan mi się przemiesza tym samochodem. Właśnie tak się robi bling bling. Witam MTV na mojej posiadłości. Tu mamy moje jeziorko, ryby. Prosto z Filipin. Przyjechałem niedawno. A tu nieoczekiwane moje garden party z moimi przyjaciółmi. Pozdrawiamy. Pozdro 500. Dzięki. Dzwoni Snoopy Dog. MTV, widzieliście wszystko. Ja wyruszam na dzielnicę. Na razie.